Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Hero Siege, hack and slash z elementami roguelike od Panigard Studios. Mamy tutaj Królestwo Teretiel, które zostało splugawione przez piekielne pomioty. Naszym zadaniem będzie oczyścić świat z ponad 40 różnych rodzajów krwiożerczych istot, dzięki umiejętnościom kilku klas bohaterów, gotowych podjąć się tego wyzwania. Będziemy walczyć mieczem, magią, łukiem bądź ogniem. Gra oferuje m.in. wiele sekretów, artefaktów, perków dla naszych postaci, a to oczywiście nie wszystko, co mamy tutaj do dyspozycji. Zacznijmy rozgrywkę, aby stanąć na drodze do pokonania demonicznego dziecka o imieniu Damien, zupełnie jak w filmie Omen. Ja już wcześniej przygotowałem sobie trzy postaci, które mam w tym momencie dostępne. Jest to odpowiednio Pyromancer, walczący ze swoimi przeciwnikami ogniem, Marksman, który jest łucznikiem, oraz Viking, taki odpowiednik barbarzyńcy. Zaczniemy sobie Pyromancerem, ponieważ to jest moja ulubiona klasa postaci dostępna jak do tej pory w grze. I mamy, moi drodzy, 25. falę. Za każdym razem mam zupełnie losowo generowanych przeciwników. Zatem nie wiem, co się wydarzy w kolejnej fali, przez jakie jednostki będę atakowany i czy nie zawita do mojej postaci śmierć. Za każdym razem, gdy pokonuję przeciwników, oczywiście zdobywam punkty doświadczenia, które pozwalają mi dostać się na wyższe poziomy i odpowiednio upgrade'ować swoje perki. Zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj tak: Damage, Attack Speed, Damage Reduction oraz Health. Wszystko to powoduje, że nasza postać jest coraz lepsza. Odpowiednio obrażenia, szybkość ataku oraz redukcja obrażeń i dodatkowo te punkty życia. Naprawdę jest to bardzo przydatne i w zasadzie nie potrzebujemy żadnych innych skilli, które mogłyby nam tutaj utrudnić rozgrywkę, ponieważ najważniejsze, co w Hero Siege mamy tutaj, to taka przyjemna, niczym nieskrępowana rozgrywka, która za każdym razem daje naprawdę, moi drodzy, ogromną frajdę. Mimo tego, że pograłem sobie już około godzinki, to nadal mam ochotę pograć w tą grę i zdobywać kolejne poziomy, pokonywać kolejnych wrogów i zastanawiać się, co czeka mnie na mojej drodze do pokonania tego demona. Tutaj teraz mam szybkość mojej postaci zwiększoną poprzez takie buteleczki, które są dostępne na danym ekranie podczas rozgrywki, gdy zabijamy jakichś większych przeciwników, takich elitarnych. Teraz mam jakiś dodatkowy skill, zobaczcie, pod literą E, i mogę go rzucić w stronę moich wrogów. W tym momencie czeka na mnie wygenerowany portal i powinienem się dostać do kolejnej lokacji. Przejdźmy sobie zatem w to miejsce. Fala 25. Tutaj oczywiście kolejni przeciwnicy, zupełnie inny teren do zwiedzenia i mam nadzieję, będę mógł wam pokazać podziemia, które są dostępne w każdej grze po pokonaniu odpowiedniej fali. Kolejny tutaj buteleczki na mnie czekają. W tym momencie była to buteleczka, która zwiększyła mi szybkość moich strzałów. Zatem mogę bardzo szybko pokonać przeciwników. Pytanie, gdzie tutaj mam jakieś podziemie, do których mógłbym się udać. Ponieważ są to takie schody i jak widzicie, mam jeszcze 11 sekund do kolejnej fali, więc byłoby dobrze, żeby po prostu przejść sobie do podziemi i tam zwiedzić ten teren, żebyście mogli to zobaczyć. Niestety, nie udało się i nie miałem tutaj żadnych dostępnych schodów, ale to nic. Pokonam jeszcze tych przeciwników i może uda mi się pokazać kolejnego bohatera, którego mam tutaj do dyspozycji. Jak widzieliście wcześniej, gra serwuje nam tutaj osiągnięcia, które możemy zdobywać pokonując przeciwników, grając w grę określoną ilość czasu, bądź też zabijając bossów, czy nawet poprzez zabijanie przeciwników, którzy wchodzą na takie pułapki. Tak jak tutaj.
Zobaczcie, te szczury są atakowane oczywiście przez pułapki, wokoło leje się bardzo duża ilość krwi i gra ma taki świetny, specyficzny klimat staroszkolnych produkcji. Naprawdę, moi drodzy, jest to jedna z lepszych gier, w jakie dane mi było grać w ostatnim czasie. Serdecznie wam ją polecam. Niestety nie wiem, jaka jest cena produkcji, ale w linku pod spodem będziecie mogli zobaczyć sobie stronę gry, gdzie ona jest dostępna do zakupu. Kolejna skrzynka, pytanie, czy w niej tutaj coś mam? Oczywiście, że tak. Kolejny napój, który zwiększa mi tymczasowo siłę mojej postaci. I jakieś nowe jednostki przeciwników, gobliny, impy, enty i nieumarli. Świetnie, moi drodzy, naprawdę gra serwuje nam tutaj niesamowicie dużą różnorodność tych przeciwników. Pytanie, czy już pokonałem tą falę? Jeszcze nie. I teraz jest już ten moment. Przejdźmy sobie do menu głównego i ja pokażę wam kolejną postać. Może to być w tym momencie ten łucznik. Tutaj z racji tego, że on ma trochę mniej punktów doświadczenia i ma szósty poziom, mamy dopiero siódmą falę, ale zobaczcie, moi drodzy, ten łucznik również ma możliwość walki ze swoimi przeciwnikami przy pomocy takiego potrójnego uderzenia z łuku. Jest to naprawdę bardzo szybki atak i dzięki temu mogę pokonywać tych wrogów w odpowiedni sposób. W tym momencie trochę zostałem ranny, ale to nic. Za każdym razem, gdy moja postać umrze, po prostu zostajemy cofnięci do pierwszej fali i niestety rozgrywka musi się zacząć od nowa. Nasza postać jedyne, czego nie traci, to punktów doświadczenia oraz poziomu, które zdobyliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że nie zostanę zabity, tutaj dość dużo życia na mnie czeka i te szkielety tutaj, jak widzicie, trochę się zbugowały. Tak też się dzieje, mimo tego, że twórcy walczą z grą i codziennie praktycznie powstają do niej jakieś upgrade'y. Tutaj mamy jakiegoś treasure goblina, zupełnie takiego jak w Diablo 3. Niestety on zniknął, a moja postać została, moi drodzy, pokonana. Tak wygląda rozgrywka w Hero Siege. Gorąco polecam wam tę produkcję od studia Panic Art. Dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!